W ramach obchodów Święta Pułkowego 8 maja odbył się Marsz Pamięci 34. Pułku Piechoty. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny, a następnie uczestnicy mszy świętej przemaszerowali ulicami Białej Podlaskiej do kwatery cmentarnej 34. Pułku Piechoty, gdzie został odczytany apel poległych i złożono wieńce. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Boże miłosierny, błagam Cię za towarzyszami broni, którzy nie wahali się w obronie Ojczyzny złożyć największej ofiary swojego życia. Spraw, Boże, aby stali się oni uczestnikami wiecznego zbawienia. Bądź łaskaw dla tych, którzy polegli, służąc wiernie Ojczyźnie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku i stanie na wieki. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Teraz miasto organizuje uroczystości 34. Pułku Piechoty. Uroczystości, które przypadają na dzień 8 maja. Robimy to też z oddolnej inicjatywy osób, które zgłosiły się do nas, do Urzędu Miasta, które chciałyby, aby właśnie w naszym mieście pamiętano o 34. Pułku Piechoty, o ludziach, o których ksiądz proboszcz tak pięknie mówił w kazaniu, którzy oddali swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Szczepan Kalinowski, regionalista, historyk, znawca lokalnych zawikłań historycznych i 34. Pułk Piechoty. Panie Szczepanie, o to zapytam. To był bialski pułk, typowo bialski pułk? Znaczy w wojsku możemy powiedzieć, że i tak, i nie. Mianowicie nie wszyscy służący w nim żołnierze byli z Białej lub z najbliższych okolic. Natomiast bialski w tym sensie, że święto każdego roku w okresie międzywojennym 8 maja to było wielkie wydarzenie. Jeszcze takim ważnym wydarzeniem też były powroty z kolejnych manewrów, gdzie niemalże całe miasto witało wracających żołnierzy. Bialski i to w tym sensie, że miał może nie pierwszą, ale przez długi czas swój garnizon w tym mieście. Pułk ten powstał na bazie żołnierzy polskich, którzy wcześniej działali w konspiracji, Polska Organizacja Wojskowa, zorganizowany przez późniejszego generała, wcześniej pułkownika Jerzego Narbut-Łuczyńskiego na terenie twierdzy dęblińskiej i później przeniesiony do Białej Podlaskiej. Tutaj był do 1939 roku. Pierwszy jego chrzest bojowy odbył się jeszcze
aż trudno uwierzzyć. Z 5 na 6 lutego 1919 roku w bitwie właśnie z wojskami niemieckimi pod Polatyczami koło Terespola. Dlaczego tak podkreśliłem, że się nie chce wierzyć? Otóż zachodnia Europa już od 11 listopada 18 roku cieszyła się pokojem, rozejm w Kampień, a tu jest luty, 19 rok i jeszcze Podlasie jest, no może nie do końca, ale przynajmniej część Podlasia pod okupacją niemiecką. Skąd to się wzięło? Mianowicie z tego, że Niemcy przez długi czas trzymali twierdzę brzeską, ale też i przedpola twierdzy brzeskiej. Był to ważny węzeł kolejowy i chodziło o bezpieczną ewakuację jeszcze bardzo licznej armii niemieckiej na terenie Ukrainy, właśnie w kierunku na Prusy Wschodnie. Stąd też Niemcy robili wszystko, żeby ten teren utrzymać w dużym rygorze. Stąd w Międzyrzecu Podlaskim na przykład pogrom żołnierzy POW, gdzie kilkadziesiąt osób ginie w Pałacu Potockich. I to o tym warto pamiętać. Także Podlasiacy na koniec wojny, jak widać, czekali dłużej, co najmniej o 2 miesiące, niż zachód Europy. A dodajmy, że już ze wschodu zbliżała się Armia Czerwona i o tą wolność trzeba było jeszcze długo, długo walczyć. I właśnie 34. Pułk Piechoty znakomicie się pisał się podczas wojny z bolszewikami. Bitwa pod Rzeczycą, 8 maj, to właśnie dlatego nawiązywano, później do tego nawiązano jako najważniejszego wydarzenia i ustanowiono właśnie 8 maja przed wojną święto pułkowe. Także warto pamiętać o tym pułku. 39 rok, pułk został przetransportowany jeszcze podczas pierwszej mobilizacji na wiosnę na Pomorze i tam w Lasach Tucholskich dzielnie walczył. Jego dowódcą wówczas był pułkownik Budrewicz, który ranny został wywieziony na tyły do szpitala wojskowego w Brześciu. No, tam po 17 września, jak wiemy, wrzeszła Armia Czerwona. Pułkownik, późniejszy generał, znalazł się w niewoli w Starobielsku w obozie i jest ofiarą Katynia, a na naszym cmentarzu, dosłownie 200 metrów stąd, jest jego symboliczny grób. Dodajmy jeszcze taką kolejną ciekawą wiadomość, że syn Budrewicza zginął w Powstaniu Warszawskim, czy syn Bittnera, wspomnianego tutaj dowódcy 34. Pułku Piechoty, przez 10 lat był w naszym mieście niedoszły artysta. Również jego syn, który towarzyszył ojcu jeszcze przy samodzielnej grupie operacyjnej na początku, był z nią tą formacją związany, no ale później chłopak, syn został w Warszawie, wybuchło Powstanie Warszawskie i oddał życie w obronie ojczyzny. Udział Bielaczan był nieliczny, gdyby nie poczty sztandarowe, które zostały zwołane, gdyby nie osoby, które musiały być, to byłoby to bardzo skromne widowisko. To zapytam z przekąsem, że nie będę wracał do tego święta, za rok będzie ponowne. Miejmy nadzieję, że za rok Bielczanie trochę bardziej licznie będą w nim uczestniczyli, ale zapytam z przekąsem, za 100 lat kolejne święto, być może teraz pułku lotniczego, który został zlikwidowany w 2000 roku. No kto wie, no tradycje militarne Podlasia są dosyć bogate, to przecież w XVIII wieku Hieronim Radziwiłł założył szkołę, korpus kadetów, to mało kto o tym zapewne i wśród Bielczan wie. Była prywatna armia Hieronima Okrutnego, zwanym Okrutnym, który tutaj liczyła ponad 6 tysięcy żołnierzy, między sobą walczyli, więc nie wiemy, jak będzie dalej. To, że było niewiele osób, to są pierwsze kroki. Pamiętamy, że apostołów na początku też było tylko 12, a jeszcze jeden się wykruszył, się powiesił, także 11 zaczynało, a mimo to chrześcijaństwo się rozprzestrzeniło. Nawiązania takie do tej tradycji patriotycznej, z jednej strony obecnie są grupy polityczne, które z tym raczej w pewnym sensie walczą. Niemalże nam wytykają nacjonalizm. No ludzie, gdzie do nacjonalizmu? To z drugiej strony na szczęście jest spora grupa i to młodzieży, to jest budujące, która jednak chce kultywować to, co piękne, bo Polacy najczęściej w historii, można powiedzieć, nie ma zawsze, nie byli agresorami. Myśmy się bronili. Jeśli byliśmy na wschodzie chociażby, to dzięki Unii, dzięki porozumieniu, a nie dzięki sile szabli czy czołgów. I myślę, że możemy być z naszych żołnierzy dumni i dobrze, żeby kolejnym razem było więcej Bielczan na tego typu uroczystości. To był pana ojciec, tak. I on był żołnierzem 34. Pułku, tak, Piechoty. Zawodowym, w stopniu kaprala. Dostał się podczas wojny
II wojny, dostał się do niewoli, przebywał 5,5 roku w obozie Odenplacht w Niemczech. Po tego obóz został wyzwolony i powrócił z powrotem do Białej Podlaskiej. Co pan pamięta o ojcu? Czy on, jeśli tu powrócił, mówił coś o wojsku, o pułku? Opowiadał, jak wracał, że nawet napotkał na rozwalony bank, pieniądze to fruwali i wracał rowerem z Niemiec. Trzymam pamiątki, jak w mundurze spacerował po Białej. Jeszcze to nawet na Plac Wolności cały jest pokazany na zdjęciach. Są zdjęcia różnych formacji wojskowych, tych, których służył. Jak wracał tutaj po wojnie, jak wrócił do Białej, dużo było jeszcze tych żołnierzy? No było sporo. Z jego wieku było sporo. Nawet taki był jeden pan z Lubenki, który razem przebywał też w obozie w Niemczech. Nazywał się pan Przesmycki, ale imię jego nie pamiętam. Mieszkał w Lubence, potem z Lubenki wyjechał do Wrocławia. Pan jako syn teraz, dzisiaj, te pozostałości, pamiątki pułku, zarówno te, które pan ma, ale te nawet, które są na mieście, no podobno są kamienice przy ulicy Warszawskiej i przy ulicy Pokoju, gdzie pułk stacjonował. Zarówno oficerowie, jak i podoficerowie mieli tam swoje mieszkania. Tam w tym rejonie był ich garnizon, chodzili na poligon przez drogę wojskową. Czy coś z tego może pan pamięta? Może coś ojciec wspominał? Jakieś przygody? Tym się nie zajmowało tak na co dzień, a tylko tak wieczorami to opowiadał, jak tam w tym było na tej wojnie, jak było w tym obozie. Nawet opowiadał taką wersję z obozu, że tam u jakiegoś pracował. I tam jego doprowadzał, odbierał ten pracodawca, jak to się mówi. No i dostał pewne taką za dobrą pracę, dostał paczkę. I na tej bramie jemu tą paczkę zabrali, nie dali przenieść. I zapytał się, czy jak ta paczka smakowała, coś takiego. Powiedział, oj dobre było to, takie, że no powiedz uczciwie. Więc powiedział, że mu zabrali. Ściągnął żonę, ten Niemiec, ściągnął żonę do tego zakładu. Żona przyszła i powiedział, zrób paczkę. Jeszcze jedno. No i zrobiła ta żona paczkę i osobiście zawiózł na bramę, mojego tatusia odwiózł, jednocześnie na bramę przekazał tą paczkę, powiedział, więcej tej paczki nie macie prawa zabrać. To jest za dobrą pracę u mnie, dostaję tę nagrodę. Ludzie są różni, nawet tak. Tam byli różni ludzie. Czym jest dla pana teraz to święto, które właśnie dzisiaj się rozpoczyna? No jeżeli takie coś, co się pamięta i się przychodzi na takie święto, warto uczcić. Mało było Bialczan. No mało, bo to tych starszych już prawie nie ma z tych. Na tej ulicy, co ja mieszkam, to już prawie nikogo nie ma z tych starszych ludzi, co w tym wieku. Może jeszcze pamiętali. Tak, co by pamiętali.